Każda z drużyn na zapleczu Ekstraklasy marzy o przerwaniu zwycięskiej serii Śląska na Wrocławian, czyli lidera. Przeciwnicy mobilizują się wyjątkowo. To było widać m.in. w środowy wieczór. Goście musieli się wznieść na wyżynę umiejętności, by wywieźć z Podkarpacia zwycięstwo. Pierwszą kwartę Śląsk wygrał 17-11, drugą 19-16. Schody rozpoczęły się po przerwie, kiedy Mosir zaczął bardzo dobrze bronić. W trzeciej ćwiartce odrobił do zespołu jankowskiego i Chudeusza 3 punkty. Kibice przy 6-punktowej stracie uwierzyli w możliwość pokonania lidera. W ostatniej odsłonie meczu emocji nie zabrakło, ale doświadczony zespół Śląska nie pozwolił sobie wydrzeć zwycięstwa. Bardzo dobrze w Krośnie zagrał Adrian Mroczek-Truskowski, skrzydłowy, dla którego Podkarpacie jest drugim koszykarskim domem. Rzucił 19 punktów, 18 dołożył Marcin Fliger, 14 Paweł Pikowski, a 13 Łukasz Diduszko. Kolejne spotkanie o ligowe punkty wrocławianie rozegrają dopiero po nowym roku. Wcześniej ponownie jednak zawitają do Krosna. Zostanie tam rozegrany turniej Final Four Intermarché Basket Cup.